Dobra. Okej. No to co? Czyli tą bramkę zostawiam tak jak jest. Kładę ją w tym miejscu. No i teraz ja bym wziął, zaczął oglądać kolejne te ramki tutaj. Ta ramka powinna być ze samym jedzeniem. No i widać, że jest z jedzeniem. Mówiłem o tym, że matka może być w górnym korpusie, że dlatego, że może jest jej cieplej. Ale tego nie wiem. Nic, trzeba zrzucić te pszczoły tutaj. Ponieważ ta ramka zostanie odłożona przeze mnie na przyszłe czasy do innego ulaj. Jako ramka osłonowa. Resztę może weźmiemy i pędzelkiem zrobimy. A może nie, może ręką zrzucimy. Wychodź, bzyczku, uciekaj. Tu są jeszcze dwa bzyczki. Dobra. Widać, że ta ramka jest z pokarmem. No i ten pokarm będę miał dla przyszłych uli. Przyszłego ula. Na razie mówimy o tym, że mam na razie jeden ul, nie mam nic więcej. Muszę w miarę delikatnie się tutaj obchodzić z tym, bo nie wiem w którym miejscu znajduje się matka. Mogę powiedzieć jedynie, że ramki te boczne, końcowe są z pokarmem i tam matka nie powinna siedzieć. No, to jest czysta rameczka. Tutaj zostało jeszcze trochę jedzonka. Także do zrzucenia. Okej. Widać, że ta ramka jest mniejsza, ona pójdzie do odrzutu. Sprawdźmy kolejną ramkę. Najpierw powoli przeanalizujmy, czy tutaj gdzieś jest matka. No bo w dolnym ulu nie widziałem matki. Jajeczek tutaj też nie widzę. Druga strona.
Druga strona też jest czysta. Nie ma żadnych jajeczek. To znaczy, że ta ramka też może zostać wyciągnięta z gniazda, odsunięta. Zrzucamy te pszczółki. Okay. Odłożona kolejna ramka. Zobaczmy kolejną ramkę. Tu trzeba naprawdę delikatnie podchodzić do tematu. Czy tu jest szefowa? Szukamy szefowej. Czy tu jest szefowa? Szefowa jest taka dosyć duża i ma ucięte jedno skrzydełko. Zobaczmy do słonka, czy są jakieś knociki. Ale nie widzę. No chyba 2 dni by potrzebowały na to, żeby przegryźć gazetę i kolejne matka, żeby mogła się przenieść do górnych ramek, też by potrzebowała pewnie z 1 dzień. Tutaj, jak się nie mylę, to jeszcze jest czerw, który się nie wygryzł w tym miejscu tu, tak jak patrzę kamerą, to tu jest jeszcze czerwiu troszkę. Myślę, że w tym przypadku tą ramkę nie będę jeszcze eliminował. Zostawiłbym tą ramkę, żeby się ten czerw tu ze środka ramki wygryzł. Matki nie widzę w każdym razie. Nawet jak tutaj troszkę podmucham, to też jej nie widzę. Jeszcze raz ta druga strona. No, powiem wam, że tu jajeczko widzę złożone. Knocik. Naprawdę. Widzę tutaj knociki poskładane w tym miejscu, tu, czyli matka siedzi w górnej części ula, czyli naprawdę tu trzeba delikatnie, tu już nie ma zrzucania pszczół, zrzucę matkę i się jej pozbędę. Dobrze, że na to zwróciłem uwagę, no. Czyli matka przeszła do górnej części ula. I tak musi zostać to. Dobra, wkładamy. Ta ramka musi być włożona. Policzmy, ile mamy ramek. To jest osłonowa. I to jest osłonowa. Czyli 2. Raz, 2, 3, 4, 5. To jeszcze mogę zmieścić 3. Raz, 2, 3, 4. Z 4 muszę wybrać 3 ramki. Innej możliwości nie ma. Jest matka, zobaczcie. Widzę ją. Tu siedzi. Widzicie matkę? Zobaczcie to, co mówiłem, z uciętym skrzydełkiem w tym miejscu. Super, zatem skoro matka siedzi,
u nich matka siedzi i ją zostawiam tak jak jest. Pszczoły będą, jeszcze bym tylko zobaczył jedyne co, to czy nie ma jakiegoś tutaj kokonika. Ale nie widzę. Dobra, zostawiamy matkę. Pszczoły będą spokojniejsze, bo będą wyczuwały jej zapach. To super. Czyli tu mam matkę. To teraz sobie stąd brałem. To zobaczmy teraz kolejną ramkę. Zobaczmy, jak wygląda kolejna ramka. No, powiem wam, to matka nie próżnowała. Zostawiłem na 4 dni 2 ule przydzielone gazetą. W 4 dni potrafiły przegryźć gazetę. Matka przejść potrafiła do górnego korpusu i jajeczka już zużyć. No tutaj też trochę tego czerwiu jest, powiem wam. Też przydałoby się, żeby się ten czerw wygryzł. No nie jest go dużo, ale jest go trochę, ale poza tym jest matka, tutaj złożyła jajeczka. O, zaknocikowane. To nie, ale muszę tą ramkę włożyć. Tą ramkę muszę włożyć. Tą ramkę muszę włożyć, ponieważ ta ramka jest z nowym nabytkiem. Uciekajcie bzyczki, muszę teraz ogólnie te ramki tutaj troszkę przybliżyć siebie, żeby były połączone listeweczkami, bo jak nie, to one mi to zakitują i potem za choinkę jasną nie odkituję tego. Mam jeszcze dwie ramki, kurczę blade. Jeszcze jedna ramka mi wejdzie. Zobaczcie tutaj, jak to tu wygląda. No też jest trochę tego czerwiu.